Ja tak nienawidzę tej gry, słuchajcie, i on każe ją nagrywać. To jest straszny człowiek ogólnie. Jak zawsze. Full Speed 2. Obstawiam, że tu się driftuje co chwilę. Przypuszczam, że tak, ale Full Speed to raczej się nie driftuje. Znaczy Cool Speed, to nie jest Full Speed. Cool Speed. To czyli, że po prostu Coolphone by sobie to poradził. Albo, że się jedzie prawie tak, wiesz, jest cool, jedziesz taka cool prędkość. Coś. Nie wiem, czy dobrze jadę, bo pojechałem prosto. Ja też jadę prosto cały czas na razie, tak. Dobra, ja se może włączę tego... O, ścianka. Autostopa se włączę. Twoja ulubiona ścianka. No na razie jadę na pierwsze miejsce. Dobra, nie, to jest tak kurwa żałosny GPS, że weź spierdalę. O, druga ścianka. O, i bardzo fajny zjazd ze ścianki. Tylko nie mogę się doczekać, aż dojedziesz do tej ścianki i będziesz klął jak 150. Już pierwsza mi się bardzo nie podoba. No to pierwsza to był pikuś. Dobra, wiesz co, dojechałem to. Nie jest to trudna plansza, na pewno żeby zrobić jakiś dobry czas, to trzeba być tutaj dobrym, ale tak to jest do przejechania bez tam pierdnięcia, nie? Druga ścianka. To druga ma. Kurwa, tu potrawię, dobra. Tak, właśnie, no już chciałem mówić, że będziesz tu klął. Teraz tutaj. I faktycznie jest to full speed, tutaj ani na chwilę nie odpuszczasz gazu. No. Dobra, jako tako to przejechane. Wyprzedziłeś mnie? Nie, co ty. Ja za cienki w uszach na takie rzeczy. Nie no tak, i te moje potajemne treningi jeszcze najawiam. Tak, dokładnie. A specjalnie wyczekałeś. Specjalnie, ja ci mówię, wyczekałeś specjalnie. Aż pojedziesz na urlop? Urlopi. A dobra, pojechał, to nie będzie widział, nie? Bo nie będzie miał ze sobą. No bo ja w pociągu, wiesz, jak do Świnoujścia jechałem, to 12 godzin w pociągu, no to ty wiesz, to ty mogłeś... Do czemu żeś wtedy właśnie na telefonie nie oglądał moich streamów, co? No, w pociągu co? Ciężko. Dobra, o zasięg. Się lepiej wytłumacz, a nie tutaj jakieś, że w pociągu ciężko. W pociągu ciężko o zasięg, koniec tłumaczenia. Ale Wi-Fi jest w nowszych pociągach, a chyba nie chcesz mi powiedzieć, jest starszymi. Sławny youtuber z pieniędzmi. Starymi pociągami. Gównianym pociągiem. Nawet w pierwszej klasie jest gówno, powiesz mi. Masz. Mnie nie stać na pierwszą klasę, więc muszę ci tylko uwierzyć. Ale to nie jest duża różnica cenowa. Może dla ciebie to nie jest duża. Chłopie, nie, powiem ci szczerze. A ja ci powiem szczerze, że ja na przykład, wiesz, ja tu ledwo uzbierałem na to, żeby do Chorwacji pojechać, a ty mi pierwszą klasą pociągów każesz jeździć, tak? A wiesz, jaka jest różnica pomiędzy pierwszą klasą a drugą w pociągu takim, jak ja jechałem? No jaka? 15 zł. I że jest 6-7 zamiast 8 i to jest tylko tyle. Tak. 15 zł to była różnica w pociągu w tym. I wiesz, w drugiej klasie zawsze, w każdym kurwa jebanym wagonie, zawsze znajdzie osoba, która będzie wpierdalała kiełbę, która będzie jebała na cały przedział. Zawsze się znajdzie taka tak osoba. Tak dobrze, że nie cebulka. No, ale kiełba zawsze. Kiełba kurwa w każdym pociągu. Ja pierdolę te kiełby wszystkie. Ale ja sam lubię kiełbasę w pociągu wpierdzalać. Patrzeć, jak ludzie się na mnie patrzą i mają mord w oczach, a widzą, że mam 2 metry wzrostu i nikt mi nic nie powie. Wiesz, jakie to jest fajne uczucie. Z jednej strony może i owszem. Ale kurwtury trochę, chłopcze. Wiesz co? Przez całe życie traktowałem ludzi kulturalnie. Ostatnio nauczyłem się ich traktować z wzajemnością. Wiesz co, ja ci powiem, ostatnio też dochodzę do takich przemyśleń. To tak bardzo. No, więc no. Więc tak w ogóle to spierd... Słuchaj, jak ty mnie chcesz obrażać od człowieków, to nie tutaj. Od człowieków? Nie, co? Bo ty mówisz, że zacząłeś się, nauczyłeś się traktować ludzi z wzajemnością. Ja Aha. Nie jestem człowiekiem, przypominam. Dobrze, tak, ty jesteś youtuberem. No. Przepraszam, tak, to nie no, pojechałem. Trochę kurwa opanowania.
trochę dyscypliny, pojechałem. Rozsądku. Stary kurwa jesteś, to się powinieneś nauczyć. Dobrze, gówniarzu. No. No, jaki zadowolony się. No. No. A co, mam płakać? Ty jak ty żeś taki czas zrobił? Full speed. No ja... No shit. Ty do mnie full speed, a do ciebie no shit, no ale to... Prawie do rymu. Nie no, wiesz, na milimetry już, nie? No ja też właśnie tak na milimetry i tak... Ja poprawiam jeszcze pół sekundy prawie. O shit! Kurwa, w tym samym miejscu co ty, no i pojechałem po zrozumnym tak samo, no. Ja też poprawiałem 38 setnych i bym cię tak normalnie... Ja poprawiałem 40 setnych. Ale w tym samym miejscu, żeś się zatrzymał? Tak. Od mojego czasu jeszcze 40 setnych, żebym poprawiał. No to ładnie. No widzę, jak jebłeś. No bo po co już jechać, jak jest 18 setnych sekund do końca? Dla wprawy. A dla wlewy? To też można. To co lubi. Bo ja lubię wlewać, wiesz. Wlewaj. A co lubisz wlewać i gdzie? Benzynkę do baku. A, to szanuję. O, jest jeszcze jedna plansza, dobra. No Boże, jeszcze jedna plansza. Chyba awansowałem, ma jakieś dwie pozycje. A ja... Chyba na... I dwa punkty. Dwa punkty, więc tak. A ja 20. No, chyba na biednego nie trafiło. 20? 20. Huch. Gorąco, co? O Jezu, weź, daj mi spokój. Ostatnio taki eksperyment zrobiłem, nie? Że wystawiłem czajnik na zewnątrz. No. Z wodą. Mówię, no. Co się będzie kisić, nie? I nagle z balkonu słyszę takie... No żartujesz. Nie, no żartuję, oczywiście. To ty to jednak jesteś żartowniś. No. Orzesz, ja pierdolę. Ale co tu się właściwie odwaliło? Właśnie nie wiem. Tak do końca chyba... Straciłem gdzieś przytomność w połowie jazdy, wiesz? Ja też, tak. Gdzie tam kurwa jechać? No właśnie nie wiem. Sparolek, weź, pokeruj synku. Dobra, trzeba zjechać z jednego na drugie. Z jakiego? Aha, bo tu tak trzeba przeskoczyć. Ja pierdziu. No i to jest impossible do przeskoczenia ogólnie. Coś czuję, że dużo osób nie przejedzie tej planszy. W tym ja? W tym też ja, no oczywiście, no. Ale 1-0 dla ciebie w ogóle. Tak? Dawno nie słyszałeś tego... tego określenia, nie? No od razu człowiekowi lepszy humor się zrobi, no. Nie, no ja nie jestem w stanie... Kurwa, no skoczyłem pod tym, pod trawę. Gdzie na trawę? Tego się nie da wręcz. O, da się! Dobra, przeskoczyłem! Ale weź to... Ja to samo, ja to samo! No nie pierdol, że drugie, kurwa, takie samo! Dokładnie takie samo. Hime, hime, suki, suki, daj, suki, hime, hime. Kira, kira, riny, himi, to mi, na inne, tała, te, si, te, te, taj. Ja pierdziu, dobra. Kurwa, zahaczyłem człowieku kołpakiem, nie? Nie no to, nie no. Wiesz co, to ja sobie pójdę coś do jedzenia zrobić, okej? Okay? A ty tam... Masz mi też coś zrobić? A nie, w sumie mam karetnik to. Pomęcz się trochę, co? Dobra. A ja pójdę coś zjeść w tym czasie. No przecież, no nie, masz? No idź pan. A co masz? Jeszcze nie wiem. Pewnie fasolkę po bretońsku. O Jezu. Lubię. No widzę, że taka gruba atmosfera będzie na kolejnych odcinkach. Nie. Raz mi się to udało przeskoczyć w ogóle, nie wiem jak to by do tej pory. No mi też. Ja jakby... O tym nie pomyślałem. No dobra, wiem jak to przeskoczyć. Sprawdzę moją teorię. Nie no, teraz to spieprzyłem, ale nie wiem czy ty widzisz co ja robię i... To każdy robi, chciałbyś powiedzieć. Ty też się napędzasz na tych przyspieszaczach? Nie, na przyspieszaczach się nie przyspieszam, napędzam się.
Nie, normalnie rura, bo to tak trzeba. Trzeba po prostu idealnie przejechać i tyle. Nie ma innego, innej możliwości. Znaczy, no to powiem ci, że jak się napędzam na tych przyspieszaczach, w sensie kręcę na nich. No. To mi lepiej idzie. To dalej dolatuję. Doleciałem właśnie, no. Oż ty. Dziób. Tak, ja tylko chciałbym się właśnie tak napędzać do tych, tylko że jest ciężko się napędzić potem. Doleciałem znowu. No jak na tych przyspieszam sobie, to w sensie ruszam się tak dużo, to dolatuję. Najbardziej kluczowe to jest oczywiście, żeby to przejechać dobrze z prawy tego, z jednej na drugą, nie? Bo bez tego nic. Tak, no to tam bez... O, ktoś dojechał. Po półtorej minuty. Czy wiesz co, obawiam się, że... to jest jeszcze pikuś, ten pierwszy skok. Znaczy te pierwsze dwa. O, wyścig został przerwany, wyrzucono cię, co? Tak, to samo mam. Dobra, odświeżamy kilka razy i wbijamy. A dlaczego tak się stanęło? Ktoś się wkurwił chyba na to, wiesz, na tą mapę. Znaczy, no właśnie zostałem, tak, ja wbiłem z powrotem bez problemu. Tak, ja też wbiłem. I dalej jest ta mapa. Tak, wiesz co robię w tym momencie? Co? Skipuję kurwę i kończę odcinek. Serdeczna arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie, by się wbijać do Purposa na kolejny odcinek. To by było na tyle, tam się z nami do następnego komentarza. Cześć!